znam. Ty, bo ja już jestem, wiesz, co prawda, i w tym więc nie chciałbym z tego wyjść. Gdzie to? Dobry wieczór, witamy Państwa na przedmeczowej konferencji prasowej. Przepraszamy za spóźnienie. Zanim przejdziemy do pytań, to jest taka sugestia, że dziennikarze, którzy chcą zadać pytanie, zgłaszają się i następnie naciskają przycisk, który znajduje się przed nimi. I kiedy światło będzie czerwone, wtedy można zadać pytanie. Witamy Państwa na konferencji. Ze mną trener Legii Warszawa, pan Jacek Magiera oraz zawodnik naszego zespołu Michał Kopczyński. Już nie przedłużając, przejdziemy do pytań. Proszę. Proszę, panie Michale. Michał Zachodny, Sport.pl. Dobry wieczór. Trenerze, pan pewnie oglądał ten pierwszy mecz w telewizji. Jakie błędy wtedy popełniła Legia według pana? Ten mecz z września to był takim meczem, który włożyliśmy do szafy, zamknęliśmy ją i nie patrzymy na niego. Dlaczego? Dlatego, że takie mecze się zdarzają. Natomiast my jesteśmy już w tej chwili zupełnie innym zespołem i chcemy patrzeć na to, co jest dziś, na to, co jest przed nami. Ja oglądałem to spotkanie, oczywiście. Wnioski zachowam dla siebie. Dlaczego tak się stało, że Legia ten mecz bardzo wysoko przegrała? Na pewno nie będę do tego meczu wracał w kontekście jutrzejszego spotkania i analizy Borussii, czy też naszej gry, jak mamy się prezentować. Zapominamy o nim, patrzymy z optymizmem na to, co będzie. Oglądałem Borussię w meczu z Bayernem, oglądałem w dwóch poprzednich spotkaniach ligowych, także mogę powiedzieć, że jest to zespół bardzo dobry, ale my to wszystko wiemy. Natomiast chcemy się dobrze jutro zaprezentować i zrobić wszystko, aby mówiono o nas w pozytywnym kontekście. Dziękuję, trenerze. Prosimy o kolejne pytanie. Pytanie do zawodnika. Proszę, panie Jacku. Witam, Jacek Stańczyk, Wirtualna Polska. Pytanie do trenera. Tutaj w Niemczech każdy podkreśla, że jutro zagrają z inną Legią, że tamtej drużyny już nie ma, jest zupełnie nowa Legia. Jakiej Borussii pan się spodziewa? Czy takie jak w meczu z Bayernem, czy może jakiejś jeszcze innej? Czy każdy mecz na pewno jest inny i tutaj trzeba powiedzieć, że jutro wyjdzie 11 zawodników Legii, 11 zawodników Borussii po to, aby być skutecznym w swojej grze. My mamy swój plan na to spotkanie. Jaki? Oczywiście w tej chwili nie zdradzę. Natomiast wiemy, że musimy zagrać na maksimum swoich możliwości, jeżeli chcemy osiągnąć tutaj korzystny wynik. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, aby potwierdzić tą naszą dobrą dyspozycję z ostatnich dni, z ostatnich tygodni. To nie jest inna Legia, to są ci sami zawodnicy, którzy grali we wrześniu tamtego roku. To są ci sami zawodnicy, którzy przygotowywali się do sezonu. Natomiast na pewno inaczej myślimy w tej chwili, bardziej pozytywnie. Jesteśmy mądrzejsi o ten, można powiedzieć, miesiąc czy półtora miesiąca, kiedy razem pracujemy. To będzie dla nas na pewno taki ważny mecz, aby potwierdzić w tym jutrzejszym spotkaniu to, co robiliśmy w poprzednich meczach. Proszę, panie Bartku. Dzień dobry, trenerze. Bartłomiej Kubiak, Sport.pl. Trener mówi, że Legia chce uzyskać korzystny wynik. To może ja się zapytam właśnie, jaki to jest korzystny wynik dla trenera, tak żeby może potańczyć z wózkiem po meczu na przykład. Zaprosimy cię do szatni, będziesz tańczył, jeżeli... Bardzo chętnie przyjdę. Nie, ale już tak poważnie to jest... Poważnie, ja jestem cały czas poważny. I tutaj nic nie zmieni. Dla mnie na pewno najważniejsze jest to, aby drużyna się dobrze zaprezentowała. Wiemy dzisiaj, w jakim jesteśmy miejscu. Wiemy, jak gra Borussia. Wiemy, jaki to jest zespół, szczególnie na swoim boisku. Natomiast no, my się nie będziemy bać. No, bo czego się bać? No, kochamy to, co robimy. Chcemy grać dobrze w piłkę. Jeżeli uda nam się osiągnąć korzystny wynik, nie przegrać, znakomicie. Natomiast wiadomo, że przed nami wyzwanie, duże wyzwanie, bo
nie takie drużyny jak my tutaj przegrywały, natomiast no, powtórzę to samo, nikt nam nie zabroni walczyć, będziemy walczyć o jak najlepszy wynik i drużyna na pewno będzie nastawiona na to, aby grać w piłkę, no i każdy, żeby w cudzysłowie sprzedał się najlepiej jak potrafi, a my jako zespół, żebyśmy zaprezentowali się bardzo dobrze jako całość. Czyli powiedzmy tak, dopytam się, czyli rozumiem, że przy remisie, jak będzie remis, to jestem zaproszony, tak? Więc... Ale się chcę wprosić. Prosimy o pytanie do zawodnika teraz. Proszę, panie Konradzie. Nacisnąć trzeba. Jest. Dobry wieczór, Konrad Ferszter, Sport.pl. Michał, czego wy jako drużyna, jako zawodnicy nauczyliście się przez te cztery mecze Ligi Mistrzów? No na pewno jest już to piąty mecz, tak? Więc te cztery poprzednie na pewno wiele nam dały, tak? Ten pierwszy mecz w Warszawie z Borusią, było to dla nas coś nowego. Ta Liga Mistrzów, cała otoczka, nie poszło to dobrze. Ale tak, teraz jesteśmy już mądrzejsi, już mierzyliśmy się kilka razy z topowymi zespołami Europy. W ostatnich meczach pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie nawiązać walkę, pokazać się z dobrej strony. I to będzie naszym celem także jutro, no, zrobić wszystko, co w naszej mocy, a na co to wystarczy, to zobaczymy. Dziękuję, prosimy jeszcze o dwa pytania, jedno do trenera, jedno do zawodnika. Proszę, panie Michale. To do Michała. Michał, na pewno oglądałeś Borussię, nie wiem, czy jesteście przed, czy po analizie, ale abstrahując od tych waszych analiz, na pewno oglądałeś Borussię. Jakbyś mógł ją porównać do choćby Realu Madryt, jak według ciebie różnią się te zespoły? Co ty będziesz musiał, powiedzmy, wyobraźmy sobie, innego robić, inaczej się zachowywać na boisku w porównaniu do tego meczu z 3-3? No mówimy już o najlepszych drużynach, zupełnie najlepszych drużynach w Europie i ten ich poziom na pewno jest gdzieś zbliżony. Oglądałem Borussię chociażby ostatnim meczu ligowym z Bayernem i na pewno wrażenie zrobiła intensywność, jakiej ten mecz się odbywał. Wydaje mi się, że jak już muszę porównać Borussię do Realu, to myślę, że jest równie groźna w ofensywie. Natomiast możemy się spodziewać większej intensywności i zaangażowania graczy Borussii w defensywie, tak? I to na to musimy być uczuleni, że tu możemy mieć jeszcze mniej miejsca do gry w piłkę. Dziękuję. Prosimy, ostatnie pytanie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na trening o godzinie 19. Pierwsze 15 minut będzie otwarte dla dziennikarzy, potem trening zostanie zamknięty. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Ja, proszę, dziękuję. Proszę.